Dobry wieczór, witam Was w ostatnim już odcinku z przeglądem tego, co udało mi się znaleźć na targach MWC. I dzisiaj zaczynam od jednej z najgłośniejszych premier imprezy. W zeszłym roku Nokia przeprowadziła bardzo udaną akcję marketingową, przywracając do życia kultowy model 3030. Cóż, wskrzeszony telefon okazał się być tylko przypudrowanym truchłem, ale uzyskany rozgłos na pewno pomógł zapomnianej nieco marce znowu zaistnieć w świadomości potencjalnych klientów. Dość niespodziewanie okazało się, że producent ten sam marketingowy trik chce powtarzać, a przynajmniej powtórzyć jeden raz. I na tegorocznym MWC przywrócono z niebytu Nokia 8810. Przyklejono do niej oznaczenie 4G, wyceniono na 79 euro, położono wśród bananów i na prawo i lewo przypominano, że telefon wystąpił w Matrixie. Z jakiegoś powodu część dziennikarzy i odwiedzających targi się tym zachwyciła, a jeśli nawet nie zachwyciła, to przynajmniej podekscytowała. Cóż, parafrazując znane przysłowie, do dwóch razy sztuka. Mnie Nokia nie nabrała. Mimo że specyfikacja 8110 jest dużo lepsza niż 3030, bo na pokładzie jest Snapdragon 205, 512 MB RAM-u, Wi-Fi, GPS i LTE, to ograniczenia oprogramowania czy wyświetlacz w rozdzielczości 240x320 pikseli sprawią, że urządzenie będzie się nadawało do tego samego, co zeszłoroczna odświeżona legenda. Zresztą wystarczyło wziąć w dłoń egzemplarz 8110 na targach na jakieś 5 minut, żeby się pokapować, że znowu mamy do czynienia z super plastikową, badziewnie wykonaną marketingową zagrywką, która nie ma absolutnie nic wspólnego z topowym ongiś poprzednim. Nokia 8110 na pewno nie mam zamiaru traktować jako ciekawego telefonu. Mogę co najwyżej docenić ją jako skuteczną kampanię reklamową. Skoro się o niej mówi, znaczy, że znowu się udało. Podpowiadam również producentowi, żeby w przyszłym roku sięgnął po 6060. Jak zażynać legendy, to na całego. Na szczęście banany nie były jedyną nową rzeczą, którą firma pokazała na MWC. Smartfonów pojawiło się kilka. Wczoraj wspominałem o Alcatelu 1X, czyli telefonie z Androidem Go, wersją systemu z lżejszymi aplikacjami. Nokia również taki ma. Model 1 ma 4,5-calowy ekran w rozdzielczości 480x854, 4-rdzeniowego Mediateka MT6737M, 1 GB RAM-u i 8 GB pamięci wewnętrznej, a do tego 5-megapikselowy aparat. Specyfikacja jest więc bardzo, bardzo podstawowa, ale tłumaczona tym, że sprzęt ma kosztować $85. Cóż, ktoś chyba zapomniał, że w tej cenie trzeba konkurować z Xiaomi. Natomiast jest jedna rzecz, która bardzo mi się podoba, wymienne obudowy Express On. Jak ktoś ma tyle lat co ja, to wie, że z ich podmianą w klasycznych Nokiach było dużo frajdy. Zawsze również chwaliłem bardzo podobne rozwiązanie w niektórych Lumiach. Na MWC prezentowano też oczywiście modele mocniejsze. Odświeżoną wersję szóstki, szczytnikiem linii papilarnych na pleckach, optyką aparatu sygnowaną marką Zeiss, dużo mocniejszym procesorem Snapdragon 630, 3 lub 4 GB RAM-u i 32 lub 64 GB pamięci. Obudowa nadal jest z anodyzowanego aluminium, choć ma inne akcenty kolorystyczne i przyznaję, wygląda świetnie. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się także model 7 Plus. Wykonany z aluminium serii 6000 i pokryty 6 warstwami matowego lakieru telefon, dookoła ma ramkę w kolorze brązowego złota i prezentuje się super elegancko. Jest też nowocześnie, bo 7 Plus ma wielki 6-calowy ekran w proporcjach 18:9 i rozdzielczości Full HD Plus. Dobrze zapowiada się także procesor. Snapdragon 660 z 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci wewnętrznej oraz aparaty, wszystkie oznaczone logo Zeiss. Podstawowy ma 12 MP i światło 1.75, dodatkowy to teleobiektyw, a ten do selfie ma 16 MP ze światłem 2.0. Rozsądna wydaje się być także cena, 399 euro, choć oczywiście doliczone zostaną do niej podatki itd., itd. Tak czy siak, właśnie 7 spośród nowych modeli zaciekawiła mnie najbardziej. To dobre wrażenie miało szansę przebić Nokia 8 Sirocco. I tak przywrócenie nazwy Sirocco to już trzecie wskrzeszenie na stoisku Nokii na MWC, bo jest wykonana z dwóch tafli szkła Gorilla 5, ma ramę ze stali szlachetnej, do tego 5,5-calowy ekran T-OLED od LG, zagięty na krawędziach i na pewno stylu odmówić jej nie można. Tyle, że równie dobrze ten styl można nazwać wtórnym. Urządzenie przypomina mi Galaxy Note Edge od Samsunga i Huawei Mate 9 Pro. Na dodatek wydaje się dziwnie szerokie, co w połączeniu ze smukłymi ramkami sprawia, że uchwyt nie jest pewny, a procesor to zeszłoroczny Snapdragon 835. Dokładając do tego to, że aparat jest ten sam co w 7 Plus, nie widzę żadnego powodu, żeby na 8 Sirocco wydawać 749 euro, czyli prawie dwa razy więcej niż na 7. No chyba, że tak dużo kosztuje sentyment i snobizm. Cieszy mnie jednak bardzo, że wszystkie trzy mocniejsze modele są objęte programem Android One, więc telefony pracują na czystej wersji systemu. Nokia nadal rozwija także technologię OZU do nagrywania dźwięku i Bowsy. A skoro przed chwilą mówiłem o drogich sprzętach, zajrzyjmy na chwilę na stoisko Huawei. Chiński gigant na targi przyjechał z nowym MateBookiem X Pro. I ojej, jakiż to piękny kawał sprzętu. Super smukły, metalowy, z ultra cienkimi ramkami ekranu, wyświetlacz Full View w rozdzielczości 3K wypełnia aż 91% frontu i z zupełnie mocnymi specyfikacjami. Dostępne są wersje z procesorem i7 8 generacji i grafiką GeForce MX 150.
Cieszy także to, że upchnięto również kilka portów, w tym pełnowymiarowe USB, a super bajerem jest wysuwana spod klawisza F5 kamera do wideorozmów. Z jakiegoś powodu tego myku nie nagrałem, więc zerknijcie na zdjęcie prasowe, jak to fikuśnie wygląda. Ceny będą się zaczynać od 1500 euro za wersję z piątką, sami ocencie, czy to dużo, czy nie. Huawei zaprezentował także nowy tablet, MediaPad M5, ale nie oszukujmy się, jeśli chodzi o tablety, to... Tymczasem szukając jednego z telefonów, który mi umknął na targach CES, natrafiłem na Motorola. Producent nie przywiózł do Barcelony żadnych nowych smartfonów, ale pomacałem sobie najnowsze Moto Mocy. I cóż, wysuwana klawiatura wygląda jakby była wydrukowana na drukarce 3D kupionej na promocji w Kerfie, ale za to gamepad wydaje się być całkiem spoko. Myślę, że o taki gadżet do swojego telefonu powinien zadbać Razer. Miałem też okazję zrobić sobie zdjęcie i wydrukować je na Moto Mod Polaroid InstaShare Printer. Jakkolwiek taki gadżecik z całą pewnością nie jest niczym praktycznym, a jakość wydruku jest taka se, to na imprezach czy wśród znajomych taka drukareczka może sprawić frajdę. Cena za taką zabawkę to obecnie 150 dolarów. A na koniec tego odcinka mam dla Was ZTE Axon M, które umknęło mi podczas konferencji w Las Vegas. I może to dobrze, bo głupszego telefonu dawno nie widziałem. Pozwólcie więc, że poświęcę mu dokładnie tyle czasu, na ile zasługuje. Smartfon jest chyba pierwszym na rynku z dwoma rozkładanymi ekranami. I pomysł brzmi ciekawie, może nawet jak science fiction. Natomiast wykonanie nadaje się na mema w stylu oczekiwania versus rzeczywistość. Zamiast umożliwiające otwieranie telefonu jest na zewnątrz bryły telefonu, więc czuć go wyraźnie w dłoni. Pomiędzy rozłożonymi ekranami jest wielka czarna ramka. Dwie ruchome części mają różną grubość, więc trzyma się je niewygodnie. A po złożeniu urządzenie jest gigantyczne i w zasadzie nieużywalne. Dorzućcie do tego jeszcze przestarzałą specyfikację ze Snapdragonem 821, ceny powyżej 700 dolarów i mało przejrzysty interfejs. Spędziłem z nim jakieś 5 minut i nie wykminiłem, do czego mógłby mi się przydać ten dodatkowy ekran. Całość moim zdaniem nie ma więc najmniejszego sensu i najlepsze, co mogę powiedzieć o Axonie M, to ucieszyć się z tego, że ZTE eksperymentuje z nowymi pomysłami. Zanim się z Wami pożegnam, wypada mi jeszcze odnieść się do tego, że w relacjach z targów nie pokazałem Wam chińskich cudów i ciekawostek. Przede wszystkim Vivo Apex i Ulefona T2 Pro. Cóż, wierzcie mi, chciałem, ale okazało się, że ten pierwszy nie był pokazywany od tak wszystkim, a na tego drugiego zabrakło mi czasu. Zresztą zdaje się, nie tylko ja nie ogarnąłem tych dwóch modeli. Pozostaje więc mieć nadzieję, że kiedyś tam trafią do mnie na testy i będę mógł Wam o nich poopowiadać. Podsumowując, mogę zaś powiedzieć, że targi MWC w tym roku mi się podobały. Nie zobaczyłem na nich wielkich rewolucji, ale też takich się nie spodziewałem. Zobaczyłem za to kilka solidnych modeli, które mają szansę stać się sensownymi wyborami zakupowymi. Napiszcie w komentarzach, co całościowo w Barcelonie podobało Wam się najbardziej, albo czego Wam zabrakło. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!